W okresie objętym kontrolą Najwyższej Izby Kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Agencji Badań Medycznych ponad 888 milionów złotych. Jednak do końca czerwca 2022 roku jej działalność nie przyniosła w korzyści finansowych. Nie zyskał ani system ochrony zdrowia, ani budżet państwa. Co więcej, sama agencja nie dokonywała oceny tych korzyści, choć zgodnie z przepisami powinna to robić co roku. Mimo to w latach 2023-2025 planowany jest wzrost tej instytucji. Narodowy Fundusz Zdrowia ma jej przekazać 1,3 mld złotych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę na to, że już po 10 miesiącach funkcjonowania Agencja Badań Medycznych została wpisana na listę jednostek o szczególnym znaczeniu dla państwa. W tym czasie nie stwierdzono jednak jeszcze znaczących rezultatów podejmowanych przez nią działań i nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające podjęcie takiej decyzji wynikające z przepisów ustawy kominowej. Skutkiem umieszczenia agencji na liście był wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto jej prezesa w 2020 roku o ponad 58% w porównaniu z 2019 rokiem, a w 2020 o niemal 96% do 47 tys. zł.